Magda wykonała, więc teraz ktoś musi spróbować i obiektywnie ocenić, czy Tom Yum jest smaczny. Jako że jest to moje ulubione danie, więc będę to ja. Jedzenie jest bardzo ważną częścią kultury, szczególnie w Tajlandii, bo jak wiemy, jedzenie tajskie jest bardzo aromatyczne i przepyszne. Na północy popularne są lekcje gotowania i właśnie na taką się wybraliśmy. Lekcje gotowania zaczynamy oczywiście wizytą na lokalnym targu. Nasza nauczycielka na targu przekazuje nam wiedzę na temat przypraw oraz gotowych półproduktów. Kolejnym miejscem, które odwiedzamy podczas naszej przygody w odkrywaniu smaków w Tajlandii, jest lokalna farma. I jak widzicie, dostaliśmy lokalne farmerskie kapelusze. Na farmie dowiadujemy się więcej na temat świeżych produktów stosowanych w kuchni tajskiej. Niczym nowym nie jest dla nas zastosowanie w kuchni grzybów, ale obecność kwiatów trochę zaskakuje. Każdy uczestnik ma wybrać sobie kilka dań, które będzie dzisiaj gotował. Ja wybrałam moje ulubione zielone curry. Do tego oczywiście klasyczny, popularny Pad Thai oraz moja i Marusza ulubiona zupa, czyli Tom Yum. Wszystko gotowe zaczynamy od klasyków, sajgonki i Pad Thai. Podstawą farszu do sajgonek jest makaron sojowy, tofu, marchewka i kiełki bambusa. Usmażone składniki są zawijane w ciasto. Szczegółowy przepis na sajgonki oraz przepis na klasycznego i w sumie łatwego w przygotowaniu Pad Thai'a znajdziecie na naszej stronie. Przygotowanie curry jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne, ponieważ jego podstawą jest pasta curry, którą uciera się własnoręcznie w moździerzu do momentu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Oprócz zielonej pasty curry do green curry potrzeba kurczaka, marchewki, tajskiego bakłażanu oraz mleka kokosowego i przypraw. Pycha. Wziąłam sobie 4,5 ostrości, gdzie 5 to tajskie i naprawdę ostre. Ostatnim daniem, które dzisiaj Wam przedstawimy, jest ostra zupa Tom Yum. Składnikami, którym Tom Yum zawdzięcza swój aromat, są trawa cytrynowa i imbir. Najbardziej popularną i naszą ulubioną wersją Tom Yuma jest ta z krewetkami bez mleka kokosowego. Zupę po przygotowaniu i ozdobieniu pietruszką pakujemy do woreczka. Magda wykonała, więc teraz ktoś musi spróbować i obiektywnie ocenić, czy Tom Yum jest smaczny. Bardzo dobry, bardzo pikantny, tak jak lubię. Jakbyś miał ocenić od 1 do 5 ostrość. Pani mnie zapytała, jakie chcę ostre, jak myślisz? Wybrałaś 5. To jest takie 3,5. 4,5. 4,5? Tak. Potrafię ostrzejsze zjeść. No pewnie. Po kilku dniach pobytu w Chiang Mai i odkrywaniu kulinariów udajemy się na kilkudniowy trekking wśród okolicznych gór, a naszym pierwszym przystankiem będą odwiedziny u rodziny, która opiekuje się stadem słoni. Biegnie. Patrzcie! Jakby ktoś tam był teraz w środku. Ponieważ słonie jedzą do 10% swojej masy, czyli nawet 300 kg dziennie, często mają po prostu zatwardzenia, dlatego trzeba przygotować im takie lekarstwo, w którego skład wchodzi ryż, sól morska, tamaryndowiec i oczywiście banan, żeby zamaskować cały smak. Po tym jak to wszystko jest utarte na miazgę, pakuje się to z powrotem w skórkę banana i przemyca z innymi bananami, także słoń nie wie nawet, że je lekarstwo. I jak szewczyk dratewka, nakarmimy smoka. Tak, on nakarmił smoka, my nakarmimy słonie. Idziemy na spacer ze słoniami, żeby nas słońce nie sprażyło. Potrzebna jest szapka, torba bananów. Na przynętę. Tak mam żywię. Halo. Z ziemi podnieś. Podnieś ziemię. No. Mikroszkoła, jak dawać łapówki. Zwijamy banana w dłoń. Przekazane, załatwione. Nie ma nic, nie ma nic. Wszystko zjedzone, różki pełne. Chyba nie, bo to nie było 300 kg bananów. Uważaj, bo cię atakuje. 900 kg. No i co? Nie ma nic. Ta ich trąba jest bardzo chwytliwa. Mam tu taką garść bananów, proszę bardzo. Jednym ruchem? Wszystkie? Jeden tylko straciła. No, dobra, dobra. No. Dobre bananki? Super, jeszcze. Bon! 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 Uj! Buziak słoniowy! Zostawiamy słonie ich kąpieli w błocie i ruszamy w trasę przez dżunglę. Trwa pora sucha i jest bardzo gorąco, dlatego wodospady są pożądanymi i orzeźwiającymi przystankami. Ten bambus to była drabinka, tu już troszeczkę zniszczona, ale na szczyt tego drzewa prowadzi właśnie taka wąska, malutka drabinka, po to, żeby z szczytu drzewa zbierać miód. Dotarliśmy do małej wioseczki nad wodospad, a tutaj pełnia życia, bardzo dużo się dzieje. Oczywiście wszyscy znajomi, pogaduchy. Z drugiej strony łowią ryby na siatce i na harpunie. Co się dzieje? Pan się skaleczył i będziemy pomagać. Dezynfekcji, nie. It will help, nie? A masz cały bandaż? Ja mam plaskę tylko. No to bandaż, okej. No. I think it's the third. Docieramy powoli do naszego dzisiejszego miejsca noclegowego. Całe szczęście. Cześć pies. Co tam? Jaka śliczna jesteś. Kuci, kuci. Kuci, kuci. Kontynuując wątek kulinarny, możemy zobaczyć, jak nasz pan przewodnik będzie przygotowywał dzisiejszą kolację. Będziemy mieć rybę, która już wcześniej była zaprawiona w jakichś warzywkach i liściach. I teraz pan wkłada różne warzywa w odpowiedniej kolejności do tej rurki bambusowej, którą zrobił specjalnie na tą okazję. I w tym będzie to się gotowało. Najpierw włożył trawę cytrynową, później po kolei cebulę, paprykę i teraz wchodzi ryba. Na rybę kolejno wchodzą świeże liście bazylii, papryczki chili, ale zielone, jak już wiemy, troszeczkę mniej pikantne niż te czerwone. No, pachnie, bardzo ładnie pachnie. Teraz będziemy wlewać troszkę wody. Poza Nie, 35. Przed kolacją czas na degustację tradycyjnej, lokalnej wódki ryżowej. Bimbru! Bimbru! Mocne, mocne, mocne. Tak. Dobre, nie bardzo mocne. Naprawdę dobre. Bimberek ładnie pachnie. Bardzo dobre. Kapun kap. Bardzo dobry. Nie. Ale Leno była. A to co wyraża, nie? Good. Yeah. Nice. We will give him How much? How many baht? For this? Oh, yeah. How many euro? How many dollar? I don't know. It's like regular in Poland. I don't know. No. Dostaliśmy jak dla wojska 3 michy, oprócz tej zupki rybnej, czy tam ryby w warzywach, która była robiona w bambusie. Jest jeszcze green curry, mnóstwo ryżu i coś z kurczakiem i z tofu. Wspaniała w ogóle sprawa, wyżerka pod gołym niebem, rewelacja. Tak można ucztować. Ja się boję, ja nie chcę. Oż cholera. Modliszka. Siedziała na dachu. Wow. Pan zabrał. Wow. Chcecie też? Ja to bronię. Ale to jest straszne uczucie. A czemu straszne? A czucie... To nie te łapki takie małe, kropowate. Psy idą z nami chyba. Odprowadzanie tak. Wczorajszej degustacji bardzo dobrze się spało. Wstaliśmy rano, zjedliśmy pyszne śniadanko, a teraz czas ruszać dalej. Szybki, orzeźwiający prysznic dla spóźnialskich i ruszamy w drogę. W drodze mijamy słonie zmierzające do pracy w lesie oraz pasące się na polach udomowione bawoły wodne. Znalezisko to jest, proszę Państwa, gniazdo mrówek zrobione z liści. Mrówki czerwone, bardzo agresywne. Akurat się schowały. O, idzie. Są te, które właśnie gryzą. I mrówki zawijają te liście i zlepiają je jakimiś enzymami. Ciekawą rośliną występującą w okolicy jest mimoza, która pod wpływem dotyku składa swoje listki. Ponieważ trwa pora sucha, przechodzimy przez teren, gdzie trwają liczne pożary. W całej okolicy w związku z tym unoszą się duże ilości gęstego dymu. Krótka przerwa i posiłek w wersji super eko, czyli wszystko zawinięte w liść bananowca, nawet sznureczek jest z bambusa i pałeczki również z bambusa. Zobaczmy, co tu mamy. Odwijamy. Sznureczek sobie zgnije i nasz pakunek kryje smażony makaron. I próbujemy, jak smakuje z takiego bananowca. Oczywiście moje umiejętności jedzenia pałeczkami lekko kuleją. Wyśmienity. Zupełnie jak latawce, ale to jest owoc drzewa bawełnianego. Dokładnej nazwy polskiej nie znam. Dotarliśmy tymczasem do wioski, jednej z trzech tu w okolicy. Jest to plemię Karen, jest to mniejszość katolicka w Tajlandii. Nawet mijaliśmy kościół, dowiedzieliśmy się, że tutaj w jednej z wiosek mieszka ksiądz. Także zwiedzamy wioskę, patrzymy, co ciekawego mają. Bye. Ogromny, nawet na australijskie standardy. Bardzo duży, ale przewodnik mówi, że nie jadowity. Nie chcę próbować. Dla rozluźnienia piękny kwiat i bańki mydlane. Drzewo z bańkami, hurra! Woo! Nie umiem, trudno. Trzeba być Azjatem. Śmierdzi. Nie takie proste. Nie umiem. Dotarliśmy do celu naszej dzisiejszej wędrówki. No i tak się przytrafiło, że nasz wspaniały 5-gwiazdkowy resort, w którym się zatrzymujemy, ma akurat awarię prysznica. W związku z tym musimy skorzystać z czegoś innego. Dlatego korzystamy z umywalni publicznej, ale tych fontańskich sen wam oszczędzimy. Zamiast tego proponujemy szczeniaczki. Zostawić buta. Zostaw buta. Buta zostaw. Chodź, idziesz z nami. Nie porywaj psów. A tu co? Zostawić buty. Halo, buty. Woda. Nie ma buta. W tą stronę. Ja uciekam. W prawie każdej wiosce zmienia nam się psia obstawa, czyli na konkretne odcinki trasy zaczyna z nami iść inny piesek i tak się wymieniają, bo każdy z nich ma swój rewir i towarzyszy turystom, którzy dzielą się często jakimś jedzeniem, więc pieski mają w tym swój interes, a przy okazji jesteśmy bezpieczni, czy tam bezpieczniejsi, bo jak dowiedzieliśmy się od miejscowych, muszę równowagę złapać, dowiedzieliśmy się od miejscowych, że mają bardzo duży problem z królewskimi kobrami, które tu występują dość licznie, a psy je doskonale wyczuwają, więc od razu ostrzegają o ewentualnym niebezpieczeństwie, gdyby takie było. Chodź, Burek, idziemy. Jako ostatnie miejsce w okolicy Chiang Mai odwiedzamy farmę z kobrami, w szczególności z kobrami królewskimi. Ja z moim strachem przed wężami jestem trochę przerażony, ale skoro Sylwester poleca, będzie dobrze. Podczas pokazu można zmierzyć się z własnym strachem i wejść do okręgu z wężami. Zrób coś. Nie bardzo chcę. Właściciel farmy, którą odwiedzamy, wystąpił z Sylwestrem Stallone w filmie Rambo 4. Możecie go zobaczyć na początku filmu, gdzie pomaga łapać głównemu bohaterowi kobry nad rzeką. Poza popisami odwagi zaklinaczy mamy okazję zobaczyć proces pozyskiwania jadu. Podobno dotknięcie kobry przynosi szczęście. Oczywiście pod warunkiem, że przeżyjemy to bliskie spotkanie. Podczas pokazu widzieliśmy kobrę królewską, która ma 3,5 metra. Była ogromna, a największe okazy, jakie można spotkać na wolności, mają do 6 metrów, także praktycznie dwa razy dłuższa niż ta, którą widzieliśmy. To jest po prostu przerażające. Tu jeden z treserów powiedział mi, że najdłuższą, jaką mają na farmie, ma 5 metrów, ale wtedy jest już za ciężka, żeby robić z nią pokaz. To jest po prostu masakra. Nazwa kobry królewskiej bierze się z tego, że żywi się ona innymi wężami. Jest ona najjadowitszym wężem w Tajlandii oraz 7. pod tym względem na świecie. W przypadku ugryzienia zostaje nam około 20 minut, aby uzyskać pomoc lekarską. Najbliższy szpital znajduje się 15 minut drogi od miejsca pokazu. Podczas pokazu jeden z węży wymyka się spod kontroli i atakuje widzów. Jest to oczywiście sztuczka organizatorów, ale jak widać można się wystraszyć. Na tej farmie mają też małego pieska, taką suczkę. Żarcie dla kobry. ale jest bezpieczna, ponieważ kobra królewska nie je małych piesków, je natomiast inne małe węże. Również hodowane na farmie, specjalnie na tą okazję. I to już wszystko w tym odcinku. Jeśli jeszcze nie widziałeś odcinków z tej serii, playlisty znajdziesz obok. Zapraszam Cię również do zostawienia subskrypcji, ponieważ szykujemy kilka nowości, a wkrótce ukaże się odcinek z poradami o tym, jak przygotować Twój wyjazd do Tajlandii. Serdecznie dziękuję za wspólny czas i do zobaczenia wkrótce.